Dzień dobry, dzisiaj zagramy sobie w coś innego, a jednocześnie w coś bardzo głupiego. Cuckold Simulator, czyli symulator bycia rogatym mężczyzną. Tytuł, który otrzymałem w prezencie od Ale Przeżyła. Dziękuję ci, Ale Przeżył, za prezent i za dostarczenie nowego kontentu na nowy kanał. Gra kosztująca niebagatela 7 zł, z DLC na maseczkę, na korona świrusa za kolejne 3 zł. Pozostaje pytanie, czego możemy oczekiwać się od gry za taką kwotę pieniężną, która podejmuje problematykę bycia rogatym mężczyzną, który jednocześnie ma postawę uległą wobec swojej żony, ale to w trakcie naszej przygody się to okaże. I rozpoczniemy naszą przygodę. Muszę przyznać, że bardzo doceniam szczerość dewelopera oraz uwagę, by niczego więcej nie klikać w tle. Bo może to doprowadzić do crashu gry. Wychodzi z samochodu i rozciąga się. To był długi dzień w pracy, ale wszystko jest tego warte dla mojej rodziny. Moja żona potrzebuje, bym ciężko pracował. Nie mogę się czekać, aż ich zobaczę. Powiem natychmiast iść do środka. Oczywiście gramy sobie takim uroczym przestojniakiem, wspaniałą fedorką i cofniętą szczęką. No, generalnie bardzo przyjemna postać, tak samo jak ten tytuł, również na pewien sposób jest przyjemny. Jak za 7 zł, wydaje mi się to całkiem niezła przygoda. Ale cóż, nie oczekujcie tutaj dobrej optymalizacji. Dostrzegam te easter eggi. Zwróćcie uwagę, że na tylnej szybie mamy znaczek strajku kobiet oraz możemy zobaczyć, że nasz cuckold głosował na Bidena, a ponadto ma cuckold nawet na swojej rejestracji. Tak, deweloper tej gry nie jest Polakiem, aczkolwiek polskie community bardzo odcisnęło piętno na generalnie rozwoju tej gry i możliwe, że będziemy się mogli w niej spodziewać bardzo dużo polskiego staffu. Zresztą oglądajcie do końca, a sami się przekonacie, iż postać pewnego Krzysztofa być może się tutaj pojawi. Dobra, wbijamy jak do siebie i mamy tutaj małego koleżkę na ziemi. Jaki uroczy bobasek. To jest mój chłopiec, Tyron Junior. Co słychać, mały koleżko? Tatuś za tobą tęsknił. Powinienem zamknąć drzwi i nie pozwolić, żeby uciekł. Nie chciałbym, żeby uciekł, sobie pobiegł gdziekolwiek, albo go zjadł dog czy coś. A teraz, gdzie jest moja cudowna żona? Powinna być albo w living roomie, albo na sypialni, na górze. Living room to oczywiście jak w tych memach, nie? Że haha, przychodzi złodziej do domu i w ciebie strzela, ale ty jesteś w living room i nie umierasz. Już się może zamknę. Dzień dobry. Co ty tutaj robisz? Jak mogłaś mi to zrobić? Beze mnie? Przecież wiesz, jak uwielbiam patrzeć. Kto dał ci pozwolenie, żeby tu przyjść? Nikt! Oto kto. Jako karę nie będziesz mógł dzisiaj oglądać. Natychmiast wyjdź stąd. Ale ja chcę! Ja nie mogę po prostu... Przepraszam, ale ja nie mogę tutaj aktorsko podejść do sprawy. Ta gra mnie po prostu faktem, skrajnością i groteską, jaka jest tutaj oferowana, po prostu rozpieprza. Będziemy mieli problem, jeżeli nie opuścisz tego pomieszczenia natychmiast. Przepraszam, teraz stąd wyjdę. Bawcie się dobrze. Czekaj, zanim wyjdziesz. Oddawaj wszystkie pieniądze. Jak wiele? Wszystko, co masz. Oczywiście, tylko mnie nie krzywdź. Wiem, że wyda się lepiej ode mnie. No i cała nasza kasiora na dzień dobry poszła się chętarzyć. Teraz idź stąd! Przepraszam, powinienem chyba udawać głosy i bawić się w aktora dubbingowego, ale no niestety moje zdolności jeszcze takie nie są niesamowite. Teraz mam problem, jak montować tę grę, bo to pewnie będzie jeden z tych takich dłuższych gameplayów. A może byście chcieli coś takiego? Zresztą zobaczymy, bo wiecie, to nie jest gra strategiczna, żeby tak wszystko wycinać. Szczególnie, że mogę mieć coś ciekawszego do powiedzenia jeszcze. Tak samo jak mogę wejść do garderoby i zobaczyć, co się stanie. Hehehe, po prostu się tutaj schowam i będę oglądał. Nigdy się nie dowiedzą. Ajo! Co ty tam robisz, do cholery? No to i sobie przerżną sprawę. Cuckold, wynoś się stamtąd teraz! O nie, mam kłopoty. Jeżeli jeszcze raz tego spróbujesz, zabiję cię. Wynoś się stąd, człowieku. Teraz! A to żona teraz. No przepraszam, żona może ma taki bardziej męski głos. Dobrze, wychodzimy. Tyron jest rzeczywiście przerażający. Cieszę się, że jestem po jego dobrej stronie większość czasu. Słyszę głośny dźwięk silnika na zewnątrz. To musi być autobus. Znaczy The Show jest w domu, powrócił ze szkoły. No to chodźmy zobaczyć naszego nowego koleżkę. Ale fabularne zawiłości w tej grze są po prostu. Siema, siema. Witaj w domu, The Show. Dzisiaj był twój ostatni dzień szkoły. Jak było? Cieszę się swoimi wakacjami. Ja się cieszę. Pieprzyć szkołę, chcę grać w Fortnite'a i być raperem jak mój tatuś. Ale ja nie jestem raperem? Ta, nie jesteś moim tatusiem, bra. O Boże. Zejdź mi z drogi. Deszło popychać się i idzie do domu. On jest dobrym chłopcem. Pewnego dnia otworzy się na mnie, jestem tego pewien. Muszę się pokazać od dobrej strony. Może miał zły dzień w szkole. Powinienem pójść i z nim porozmawiać.
Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. The Show, o co ci chodzi, kolego? O co ci chodzi? Z czym masz problem? Panno lekkich obyczajów, włącz dla mnie telewizor, zapomniałem to zrobić zanim usiadłem. Chcę obejrzeć moich ulubionych streamerów. Okej, The Show, wszystko dla ciebie, synu. Okej, włączamy. Gra się ścięła. Czemu mnie to nie dziwi? Dzięki, panno lekkich obyczajów, jesteś zwolniony ze służby. Dismissed? Nie wiem, jak przetłumaczyć dismissed. To jest zabawne, ponieważ tutaj, dosłownie, odpala się realny Twitch. To chyba nawet czat na żywo jakiejś konkretnej streamerki. I to z tego, co widzę, chyba jakiejś streamerki w basenie. W końcu mam trochę wolnego czasu dla mnie. Tyron powinien zająć się moją żoną przez jakiś czas. Pójdę podziwiać wizualnie moje kolekcję moich funky popów. Jest na górę, że w moim pokoju. Co to jest w ogóle napisane? Yep, zdecydowanie jest to oryginalny screen z aktualnie trwającej transmisji na żywo. I zdecydowanie jest to stream jakiejś laski z basenu, mój Boże. Nie będę nawet zaczynał tego tematu, bo jest to temat okropny. Wolę oglądać kolekcję funky popów, kuźwa, w grze o jakimś tym rogaczu dosłownie. O, tutaj są wszystkie moje funky popy. Cześć koleżkowie, jestem w domu. Uwielbiam je patrzeć, sprawiają, że jestem taki szczęśliwy. To jest nic innego jak nawiązanie oczywiście do naszych realnie istniejących popów. Teraz myślę, że jest czas, żeby poserwować troszeczkę po sieci, po moich ulubionych stronach. Laptop jest tutaj, no to do dzieła. Oczywiście troszeczkę za dużo gadają w tej gierce póki co, ale to mam nadzieję, że jeszcze z czasem się akcja rozwinie. Wiecie, to jest taki sam początek przygody, zawsze dużo gadają. Co tam jest? Czy tam był Reddit? Nie Reddit! O mój Boże, nie, dlaczego? Nie! To jest naprawdę realnie działająca przeglądarka internetowa. I od razu się Reddit włączył. Okej, okay, akceptujemy warunki. Możemy stronę do góry wpisać. Ej, tego nie było. Ostatnio w patchu musieli dodać możliwość wyszukiwania strony. Dajcie więcej żaby. Polska wytrzyma. Co? Licznik Żebera pokazuje 12 żab przed 12. No oczywiście jesteśmy w Polsce, tam się pojawiły polskie posty z Redditu. Memy o żabach, ja. Ja nie jestem w temacie w ogóle, o co chodzi z żabami na Reddicie? Trzymajcie się, moje ziomeczki. Nie no, bez kitu, może jak już memy oglądamy, to na kwejku. Nie ma już lodów ekipy, nie pytajcie. A u nas są. Dobra, Biedronka, ty lepiej zamknij mordę. No i to jest content, jaki należy oglądać w Cuckold Simulator. Czas leci, uwielbiam Reddita. Już prawie noc, wow. Tyron oraz żona są na pewno zajęci na długi czas. Wpadnę w kłopoty, jeżeli złapią mnie na podsłuchiwaniu. Powinienem opuścić dom i uniknąć chyba przypału. Może wsiądę do samochodu i gdzieś pojadę? O, wiem! Pójdę do nowego nocnego klubu, jest otwarty. The Show dalej ogląda streamerki w basenie. O, super. Travel menu. Okej, okay, dom, nightclub, go to work, may pieniążki. Chinatown chyba zablokowany. Dobra, chodźmy do nightclubu, co może pójść nie tak? To jest to! Nowy klub nocny, który się przed chwilą, niedawno otworzył. Podekscytowałem się, kiedy moja żona zasugerowała otwarty związek, ale to było dwa lata temu i muszę jeszcze poznać jakąś nową kobietę. Jej! Siema, siema, mogę dostać jakiegoś drinka, choć mam pieniędzy, bo rozmawiaj z panem Chongiem. Witaj, jestem Mr. Chong, pan barman. Co byś chciał? O, można wykupić członkostwo w klubie. Zrobisz mi drinka. Skończył nam się alkohol. Wielka szkoda. A, mi się skończyły pieniądze, więc... Co to za sample text postać tutaj? Nie ma co się dziwić, jak ta gra to nawet nie jest Early Access, a... Earlier Access, czyli jeszcze wcześniejszy dostęp. Szczególnie, że ta gra miała dopiero wyjść pod koniec maja, a mamy tak naprawdę początek maja. I deweloper stwierdził, że a, wydają wcześniej. No dlaczego by nie? Co to są za wikingowie? Kim ty jesteś? Zwolnij, szefie, to tylko dla członków klubu. Czy jesteś członkiem? Skłam, tak. Nie, oczywiście, że jestem. Jestem VIP-em. Nie pierdziel się ze mną, nie jesteś członkiem. Nie kłamie, człowieku. Czekajcie, już się pogubiłem z tłumaczeniem. Nie będę kłamał, wyglądasz jak kupa. Członkostwo będzie kosztować $150. Dobra, ja opuszczę to miejsce, ja nie mam pieniędzy. Okej, okay, mam stąd iść. Czemu to jest jakiegoś wikinga z wikingów wzięli? Tak, razem jest ten wielki żart. Teraz to, Kamilu, odkryłeś? Gdzie są moje jakieś anime dziewczynki? No kurde, do poderwania. Niestety, moi państwo, odnoszę wrażenie, iż będzie trzeba uciec z tego miejsca, iść do pracy, zarobić trochę pieniędzy i dopiero tu wrócić, wykupując członkostwo. Także wynośmy się stąd. Dzień drugi naszej wspaniałej przygody. Dzień dobry, dzień dobry. O, jesteśmy w łóżku. Dosłownie. Czyli nawet z żoną nie śpimy.
To nie, zła żona. Drzwi są zamknięte. A, no to dobra, wiecie co? Myślę, że chyba nie ma co. I trzeba iść do roboty. Gówniarz nawet telewizora nie wyłączył. No bo po co? Nie! Co to ma znaczyć? Okej, podejdźmy poważnie do sprawy, jesteśmy dorośli. Zapytajmy się, co on robi. Ajo, popatrz na moje ruchy taneczne. Deszo, nie! Nie możesz tańczyć na moim samochodzie. Muszę jechać do pracy. Proszę, przestań. Nie jesteś moim tatusiem. Nie będę ciebie... Nie będę się ciebie słuchał. Bitch. Nie zmuszaj mnie, bym przyprowadził tu twoją matkę, Deszo. Wyluzuj, schodzę. Po tym. Idź do pracy, mam inne rzeczy do roboty. To jest to pokolenie Fortnite'a, tak? To jest to pokolenie Fortnite'a, bezstresowe wychowanie. Chłopiec jest utalentowanym tancerzem. Może zostanie raperem? O nie, spójrzcie na czas! Spóźnię się! Muszę się dostać do biura. Możemy sobie selfie też zrobić, tak przy okazji wam powiem. Nacisnąc guziczek. G. Wspaniały człowiek. Chodźmy do roboty. Robić pieniądze, żeby kupić członkostwo w klubie. Kakolt! Spóźniłeś się 37 sekund. Przepraszam, szefie, mój syn tańczy na moim samochodzie i nie obchodzi mnie to! Wynoś się do pracy! Nie chciałem już tego dialogu zostawiać, no bo szanujmy czas swój i innych. Musimy iść do pracy. Ja się z tym bardzo zgodzę, a trochę za dużo gadają. O, praca w korpo. To musi być rzecz wspaniała. Siema, siema! Mamy nasze biurko! Cax Corner, okej. Okay. Ciężko pracujmy dla naszego szefa. Piękny portret rodzinny. O, funky pop, jakieś piśko. Czas do pracy. Zarobiłeś $95 w pracy. Jej! Ale wciąż brakuje na członkostwo w klubie, więc chyba nie pozostaje nic innego jak iść spać, nie? I miejmy nadzieję, że nikt nam nie będzie już przeszkadzał. I liczmy na to, że deweloper tej gry również więcej questów już nie wymyślił. O nie, ten gównia się w moim pokoju. Hej, Deszo, co tutaj robisz? Czemu jesteś w moim pokoju? Synu? Czekaj. Moje funky popsy! Zniknęły? Deszo? Gdzie one są? Jesteś dorosły mężczyzną, dlaczego bawisz się bardziej zabawkami niż ja, co? To nie są zabawki! Głęboki oddech, próba bycia spokojnym. Deszo, potrzebuję ich z powrotem, natychmiast! Potrzebujesz się wyluzować, bra! To był nie, TikTok challenge! Okej. Gdzie są moje funky popy zatem? Zapomniałem. Zapomniałeś? Nie ma żadnego pojęcia, gdzie one mogą być? Nie. Teraz bardzo się tutaj rozejrzyj, nie wiem. Nie mogę w to uwierzyć, moje funky popy zniknęły. To najgorszy dzień mojego życia. Nie mogę uwierzyć, że mój własny syn zrobiłby coś takiego wobec mnie. Oczywiście Kakol stwierdził, że musi je odzyskać za wszelką cenę, bla 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 bla. Tatuś nadchodzi szukać funky popów. O, w garażu jest jeden, jej. To jesteś, stary przyjacielu. Nie mogę uwierzyć, że doszło zostać tutaj samego. Nie martw się, mały koleżko, zabierzcie sportem do domu. Pokczam, kolejny na dachu. Dobrze działa ta gra. Dobra, ludziska, czas do spania, trzeba iść do roboty. O nie, jeszcze nie mogę iść do roboty. Chciałem iść spać, ale niestety się nie udało. Wygląda to, że chyba muszę znowu travel menu zrobić, a może znowu pójdę do roboty. Okej, chodźmy znowu do nightclubu, może się coś zmieniło. Od ostatniego pobytu tutaj. Chciałem zostać członkiem tego klubu, ale nie mam pieniędzy. Możesz mi pomóc? Dlaczego mnie pytasz? Nie pracujesz? Idź do pracy i zarób trochę pieniędzy. Wtedy możesz kupić członkostwo, proste. No tak! To by się spodziewał. O, przynajmniej funky popa znalazłem, kozak. Dobra, lecimy do domu, nie ma co. Trzeci dzień naszych wspaniałych przygód. Mam nadzieję, że teraz żaden gówniarz nie będzie tańców Fortnite robić na samochodzie. Tylko tam jakiś inny chyba chce się zabić, chodząc pod jezdni. Czas to pieniądz, a pieniądze to członkostwo w klubie. Kolejne $95, a to oznacza, że możemy teraz udać się do klubu i kupić przeklęte członkostwo. Siema, synu Ragnara z serialu Wikingowie. Czy możesz mnie wpuścić, bo chciałbym kupić członkostwo? Okej, jazda. Tak, kupię członkostwo. No to pieniądze. Tak, to $150. Zgadza się, szefie, wchodzisz. Czas na zabawę. Oh my god, to się nazywa impreza. Więcej smutnych anonów stanowiących po prostu tło. Jest i ona, nasza anime dziewczynka. Zagadajmy. Ciekawe, co może pójść nie tak. Ichika. O mój Boże, czy jesteś prawdziwą anime dziewczynką? Jesteś nudny i brzydki i połamany, lol! Nie gadaj do mnie, dopóki nie zdobędziesz dragów albo mnóstwo pieniędzy, co najmniej $1000, frajerze. Może mam szansę z tą dziewczyną, po prostu potrzebuję dragów i pieniędzy. Może ktoś wie, gdzie zdobyć dragi? Powinienem popytać naokoło. Nie tym razem, Kakolt.
Nie tym razem. Ogólnie mam nadzieję, że YouTube się nie obrazi za te sformułowania i teksty, które się tutaj pojawiają, bo chociażby filmy, jak nagrywałem Drag Simulator na YouTubie, z uwagi, że była to tematyka oczywiście nielegalnych środków, nawet nie chcę mówić tego słowa na N, bo już YouTube może algorytm wykryć to i już uczynić zasięg temu filmowi, to po prostu tamte materiały, no niestety miały żółtego dolarka za samą tematykę, a żółty dolarek mimo wszystko oznacza ucięty zasięg. A tymczasem chodźmy do barmana i zobaczmy, czy coś tutaj nowego będzie. Nie, dobra, zapytajmy. Szukam troszeczkę, cichutko, dragów, jakieś wskazówki. Idziesz do Chinatown w nocy, szukasz mojego kuzyna. Prowadzi pożądany sklep. Wow, to było prosto z mostu, dzięki. Zobaczę pewnego czasu, w pewnym momencie. Czy ja muszę innymi słowy iść do roboty z 11 razy, żeby dla tamtej anime baby mieć kasę? Wow, ruch na tym parkiecie niczym na moim starym kanale. No cóż, wygląda na to, że naszą jedyną radością do podjęcia się dzisiaj będzie odwiedzenie Chinatown. Pozwolę sobie nawet sprawić, żeby ten film był troszeczkę dłuższy, a to dlatego, że chciałem po prostu pokazać jakby wszystko, co ta gra oferuje, no bo wiecie, póki co bawimy się w jedne strzały na naszym kanale i mamy dzień czwarty naszej wspaniałej przygody. Jej. Okej, mamy 135 dolarów, więc może nawet bym coś z tą kwotą w Chinatown zaszalał. Chinatown. Ruszajmy i pozwiedzajmy, co tam nowego. O, to jest całkiem rozbudowane. W sumie to ciekawi mnie dalej, dlaczego mamy pasek HP. Oczywiście jest pasek staminy i to jest normalne, że on się kończy, jak biegamy. Ale HP? Może możemy umrzeć albo być pobitym? Wow, więc to jest Chinatown. Nigdy wcześniej tu nie byłem. Jest naprawdę duże. Mam nadzieję, że się nie zgubię. I powinienem pamiętać, gdzie tutaj jest bramka, bo w innym wypadku mogę nigdy nie wrócić, o, tego byśmy nie chcieli. Hej! O, pieniądze, o, podejdź tu. A teraz widzę, że się nawet nowa waluta pojawiła. Wow, wow, powaga do czynienia tam jest całkiem spore. Who are you, man? Nie! Czy to on? Sławny vloger z Japonii, Christopher, is that you? On? Proszę państwa, znaleźliśmy Krzysztofa Gonciarza. Mężczyzna wygląda bardzo zdezorientowanego i nieobecnego. Hej człowieku, wszystko w porządku? Nie, to moja dziewczyna Kasia, ona jest na wakacjach i nie odbiera telefonu. I wrzuca te zdjęcia ze sobą, razem z przystojnym Brazylijczykiem na social media. To okropne. To naprawdę okrutne, że najpierw pokazuje je światu, zamiast podzielić się nimi z tobą. To ty pierwszy powinieneś się nimi cieszyć. Co? Cieszysz się takimi rzeczami? Jasne, że tak. Inny mężczyzna jest 9 stopni głębiej w mojej żonie. I żałuję, że nie mogę tylko na to patrzeć. Życie jest wspaniałe. Nie jestem pewien, czy rozumiem, ale wydajesz się być bardzo pewny siebie względem tego, co mówisz. Lubię ten rodzaj pewności siebie. I zdajesz się być szczęśliwy. Chciałbym być szczęśliwy. Może to było jak przeznaczenie spotkać cię tutaj, żebyś pomógł mi przez to przejść. Nie jestem co do końca tego pewien. Nie, posłuchaj człowieku. Jestem dość popularny online i mam mnóstwo followersów. Pokaż mi swoją drogę, ja może mogę użyć swojej platformy, żeby rozprzestrzenić prawdę. Możemy spotykać się tutaj w nocy, gdzie tylko sobie chcesz. Mogę nawet ci zapłacić. Mój terapeuta kasuje mnie 60 dolarów za sesję. Po prostu tobie to przeznaczę, co ty na to? Zgaduję, że nie pogardziłbym ekstra pieniędzmi. Świetnie, kiedy tylko będziesz gotowy, będę w barze w pobliżu. Coś tam sojowego serwują, moje ulubione. Myślę, że to będzie początek czegoś wielkiego. Dziwny facet. Ale wydaje mi się, że mogę rozwiązać jego problemy. I zarobić troszeczkę pieniędzy. Powiedział, że będzie w barze. Boję się dalej nagrywać ten film? Bo boję się, że będzie trochę za długi. Zamiast GameStop mamy GameStart. No kto by przypuszczał. O, a co to za piękna dziewoja w mrocznej uliczce? Sheila. O, cześć skarbie, wyglądasz na zagubionego. Powiedz mamie, o co chodzi. Szukam troszeczkę cukiereczków. Ale myślę, że jestem w złym miejscu, wybacz, odejdę. Och, słodkie dziecko, wiem o czym myślisz, ale nie przejmuj się, jesteś w dobrym miejscu. O, możemy jednak kupić cukierki. Sheila podnosi swoją cukierkę i pokazuje, co ma na sprzedaż. Wspaniały okaz, dla pewności. Wezmę jedną torebeczkę. Noka Cold. Udało się. Choć jeszcze powinienem porozmawiać z tamtą personą, która zaczepiła mnie na początku Chinatown, ale wydaje mi się, że chyba wystarczy tego, bo te filmy nie powinny być zbyt długie. Dziękuję wam bardzo, moi państwo, to był Cacold Simulator i pozwolę sobie jeden jeszcze statement postawić.
Jeżeli chcielibyście sami zagrać w Cuckold Simulator, myślę, że mogę zrobić jakieś małe losowanie. To jest raptem 7 zł, ale za darmo, to i ocet słodki. Innymi słowy, każdy, kto zostawi komentarz pod tym filmem, weźmie sobie w małym, drobnym losowaniu udział. Ja sobie jedną osobę wylosuję, ale to poszczegóły zobaczcie pod przypięty komentarz, który potem zedytuję, żeby tam w zwycięzce za jakieś 2-3 dni po prostu napisać. No i jednocześnie, jak napiszecie komentarz, no i też wypadało, żebyście subskrybowali ten kanał, no oraz polubili ten film, to żebyście jeszcze byli członkami mojego Discorda, ponieważ przez Discorda będę się kontaktował ze zwycięzcą, a jak zwycięzca nie ma Discorda, to trochę kiepsko i to będzie też warunek, żeby w ogóle jakby móc wygrać, tak? Być na mojej piwnicy Kairosa, link jest w opisie, a ja wam bardzo dziękuję, zostawcie coś po sobie i to był Cuckold Simulator, taka głupia, dziwna, śmieszna gra. Na razie, hej!